Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. I słuchajcie, dzisiaj Maksymilian ma pasowanie na przedszkolaka. Będzie występ w przedszkolu, będą wierszyki, będzie śpiewanie. Nie wiem, czy coś tam nagram, no bo wiecie, dużo dzieci, chyba że coś telefonem. Także jeżeli uda mi się coś nagrać, to oczywiście tutaj Wam wkleję. W każdym razie jestem mega podekscytowana, trochę zestresowana, bo to w sumie będzie takie moje pierwsze pójście na występ mojego dziecka na scenie. To jest, słuchajcie, no jest taka ekscytacja we mnie. Bardzo się cieszę. Maksymilian w ogóle od pewnego czasu bardzo często śpiewa różne piosenki, mówi wierszyki. No po prostu tak szybko się rozwija. Ja nie wiem, gdzie ten czas tak ucieka, to jest okropne. No ale w każdym razie jestem mega ciekawa. Także niedługo się zbieramy. Jest godzina 13, na 14:30 ma występ. Ma te pasowanie. Ja jeszcze muszę kilka spraw załatwić przed tym pasowaniem. No, także mega fajnie. I właśnie, moi drodzy, ja Wam nie mówiłam. Nie mówiłam Wam tego ani na żadnym vlogu, ani na Instagramie. Chyba. Ale słuchajcie, święta w tym roku będą tutaj, w mieszkaniu u mnie. Mega się cieszę, mega się ekscytuję, ponieważ ja zawsze pragnęłam zrobić święta u siebie. Wszystko przygotować, tą zastawę stołową, potrawy. No, Jezus, no bardzo, bardzo chciałam. No wcześniej nie wyszło, bo wiadomo, gdzieś to jakiś remont, niedokończony remont. Zawsze jakoś tak, kurczę, no nie udawało się. Teraz właśnie na 95% będą święta tutaj, Wigilia, także bardzo się cieszę. W ogóle te święta też będą inne i dziwne, no bo wiecie, no nie jesteśmy już z kołem razem i to w sumie takie będą moje święta pierwsze od 8 lat bez niego, no ale trudno, jest to kolejny etap w moim życiu, więc trzeba iść prosto, no i tyle. Także moi drodzy, Wy nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jak teraz oglądacie, to oczywiście musicie dać łapkę w górę, no, nie ma innej opcji, łapa w górę i sub, jeżeli nie subskrybujecie, tak? Tak, dziękuję i zaraz się widzimy ponownie. My już jesteśmy po pasowaniu. Pokaż swój medal. Jezus, jaki cudowny. Pokaż. Mogę ci pocieszyć. O, czekaj. Ja teraz normalnie jestem jak tego, jak przedszkolaczek. Pożyczyłeś mi. Ale słuchajcie, no występ był nieziemski, rewelacyjny. Proszę bardzo, ja też chyba najwyraźniej jestem przedszkolakiem. Wróciłabym chętnie do przedszkola. Patrz, to jest! Co? Co to? O, jabłuszka! To są takie chipsy jabłuszkowe, wiesz? No, są bardzo dobre. No, i dostałeś tutaj co jeszcze? Wiatrak! Wow! Jakie w środku? No, chyba, pokaż, może jakieś cukierki albo coś, no ale powiem szczerze, słodyczy podawali trochę dużo, co? Będziesz miał chyba na kilka dni, mama będzie musiała chyba trochę schować ich. Mamo, bo... ja sobie podzielę, ale... O, patrz! Aleksem się podzielisz? No to super, cieszę się, że się podzielisz z Aleksem. Jestem, słuchajcie, mega dumna. Oczywiście poryczałam się po prostu, jak usłyszałam te wszystkie jego piosenki i wierszyki i to wszystko. No naprawdę, było cudownie. Cudownie, jestem z ciebie dumna, słyszysz? Jestem mega dumna. Za chwileczkę przyjdzie do mnie koleżanka właśnie ze swoim małym, z Aleksem, z synkiem. Tutaj on się, chłopaki się... Kuba! Kuba nie, Aleks przychodzi. Ale Kuba też tam był. Ale Kuba, no tak, Kuba był na występie, ale teraz do domku, do ciebie przychodzi Aleks, żeby się z tobą pobawić. Mhm. Tak? No, a do mnie przychodzi koleżanka, ponieważ będzie mi dzisiaj ścinała włosy. To. Ścinała? No, będę ścinała włosy, będę miała takie krótkie jak ty. A dzieci nie mają krótkie, tylko chłopki. Dziewczynki nie mają krótkich włosów, tylko chłopczyki? No dlaczego? Dziewczynki też mogą mieć krótkie włosy, a chłopczyki mogą mieć długie włosy. Ale ja nie lubię długich. No ty nie lubisz, ale ogólnie mogą mieć. Halo, kulturka. Byłam, słuchajcie, jeszcze przed pasowaniem Maksymiliana w Action i zobaczcie, co zarąbistego znalazłam. To jest obrus. Jezus, spójrzcie, ogólnie aparat nie oddaje tego, ale to jest obrus. Taki piękny, biały, posrebrzany. Srebrne śnieżynki.
po prostu jest śliczny, do tego wzięłam taki bieżnik, coś takiego, właśnie tutaj tak wzdłuż go dać i do tego jeszcze pod komplecik wzięłam takie serwetki, to jest coś takiego, je się tak fajnie jakoś składa, są różne takie, wiecie, techniki i daje się sztućce, także już słuchajcie, powoli przygotowuję się do zestawy stołowej na święta, nie miałam tego u siebie wcześniej w domu, no bo wiadomo, nic nie robiłam, ani święta, ani nic, no, a także teraz w tym roku będzie, więc mega mnie to jara. Taka organizacja. Przyszedł czas, słuchajcie, na domowe cięcie. I powiem wam, że dość... No nie, ja nie mogę tego słuchać, sorry. Ja się tak cykam. Ej, obym nie płakała, nie? Bo naprawdę śniamy dość sporo. Teraz się nie ruszaj. No. O Boże. Ja to słyszę. Ogólnie to możecie się ze mnie śmiać, co nie? Że taka panikara jestem. Ale ja uważam, że włosy to jest taki największy atut u kobiety. I zawsze chciałam mieć długie włosy. Ja już nawet myślałam o tym, żeby je przedłużyć, żeby były jeszcze dłuższe. No ale niestety one są już tak zjechane strasznie, że no trzeba je troszeczkę podciąć. Troszeczkę, chyba nie było troszeczkę, co nie? Chciałam mniej niż pokazałaś. Okej. Tak, żeby nie będziesz płakać, już jest zadowolona. Włosy odżyją. Uwaga. Znaczy, kurczę, no też nie mogę powiedzieć, że są jakieś, nie wiadomo jak krótkie, bo wiadomo, dziewczyny mają krótsze niż ja, ale dla mnie moje włosy są mega krótkie, one były takie, no tak, o tak tutaj. Także powiem wam, że chyba naprawdę dawno nie miałam takich krótkich włosów, zawsze ścinałam je o wiele, wiele, wiele mniej, nigdy nie odważyłam się na takie mocne cięcie. Ale teraz są naprawdę mega takie delikatne, takie zdrowe, takie gęste, takie jędrne, o coś takiego, nie? Ale serio, mega, w ogóle hit, nie? Jakie króciutkie, zobaczcie! Nie, no dramat! Masakra, ja teraz tylko chodzę i się przyglądam w każdym lusterku i tak sobie je macam. Jest, słuchajcie, prawie godzina 22, a ja stwierdziłam, że zabieram się za tiramisu. Przygotowałam sobie już właśnie kawę, rozpuściłam wcześniej przed uspaniem Maksymiliana, zrobiłam sobie masę, tu jest właśnie śmietanka 30% z mascarpone z cukrem, pudrem, biszkopciki i jeszcze do tego kakao na koniec, wszystko układam warstwami, namaczam właśnie tutaj biszkopciki w kawie, a do tej kawy jeszcze mam zamiar dodać, zaraz wam pokażę jak wzięłam z szafki. I właśnie mam zamiar dodać coś takiego i ja teraz nie wiem, czy do tiramisu ogólnie dodaje się właśnie amaretto, bo to jest w ogóle syrop barmański właśnie do kawy. I nie wiem, czy to właśnie typowo ten dodają właśnie do tiramisu, czy jakiś inny. Dajcie znać, jeżeli robicie tiramisu, albo ktoś tam od was z rodziny robił i się w tym orientujecie. Ja chyba dodam, nie wiem, jeszcze muszę spróbować to, zobaczymy, może coś pokombinuję, ale w każdym razie zabieram się za tiramisu o godzinie 22, prawie 22. Dzień dobry, dzień drugi. Chodź, mamy zjawa, zjawa. Lawa, super. Ja dobą. Za mną, Boże, ty chrypiesz, myszulko, w sumie macie Maksy troszeczkę chory. Szybko, chodź, chodź. Ale zobacz, dziecko, pod tym materacem są zabawki, ty tak psujesz je. Chodź do mnie. Ja mam pomysł, posprzątamy. Chodź, chodź, słyszysz? Zjawa. Słyszysz? Zjawa te nogi. Ej, jest słuchasz zjawa. Mnie? Dawaj nogi, no dobra, masz moje syrki. Słuchaj, mam pomysł, co ty na to? Posprzątamy. I co? Damy ten materac na łóżko. A co teraz zrobimy? Zrobimy domek z łóżka, czyli mama ci weźmie, wyprasuje to, bo to jest mega mocno pogięte. Zrobię ci domek na łóżku. Kurde, denerwuje mnie ten piekarnik. I jeszcze weźmiemy, wystawimy tamten domek, co jest za ten taki śmieszny. Jelko! Co? Ale ty chrypiesz, myszulko. No, i zrobimy dwa domki, okej? Okay? Jeden będzie tutaj, na łóżku, a drugi będzie stał sobie na ziemi. Co ty na to? Nie. I ty jesteś zjawa, zjawa! Oddać twoją kuchnię już, bo ty się kuchnią już nie bawisz. A ona tylko miejsce nam tutaj zajmuje. Mam, uwaga, oddamy, jest zjawa, oddamy innemu dziecku kuchnię? Tak. Tak? Komuś, kto nie ma? Mhm. No bo ty się nie bawisz, co nie? Tak, bo nie lubię jej. Nie lubisz jej? Nie, no ja muszę ten piekarnik. To nie jest piekarnik, to jest tutaj jakaś. Ja pierd. Maksymilian, nie, ja stąd schodzę. Zabawki pod materacem, bo ja na tym usiadam.
Mama. Na siakra w ogóle. Najgorsze, co może być, zabawki, gdzieś jakieś takie, wiecie, brzęczące, jakieś wydające jakieś dźwięki. No, no, Armagedon to jest. Armagedon to się nazywa. Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Maksymilka ogląda swój występ z pasowania na przedszkolaka. To nasz znak. To nasz znak. I... Robimy. Tio, to. Niedługo vlog masy. Świąteczne piżamy tutaj, gdzie Max w tym roku, cały rok. I Lul chodzi w tej piżamce. Tana, Ludka. Ajajaj. Ajajaj. Chrypie bidula moja. Ja płacę, nie. Moi drodzy, chciałam Wam dograć do tego vloga właśnie dzień drugi, żeby pokazać Wam dokładnie, jak wyglądają włosy, jak są polokowane, wiecie, takie trochę kręcone. One oczywiście, jak są proste, są troszeczkę dłuższe, ale słuchajcie, ogólnie ja miałam włosy za pierś, tak tutaj. A teraz zobaczcie, jakie są mega, mega krótkie. Ja ogólnie tak, podoba mi się. Ale, no wiecie, ja bardzo lubię długie włosy, także trochę średnio, ale mi się podoba, co? Co chcesz? Ty się chcesz się bawić? No ty najpierw musisz postrzec u siebie w pokoju, kolego. Nie chcę się bawić. A co powiedziałeś? Ja cię nie rozumiem, ty tam coś gadasz pod tym nosem, w ogóle ciebie nie słuchać, nie słychać. Słuchajcie, ogólnie Maksymilian jest chory. Ja się tobą oglądać bajkę. Ze mną oglądać bajkę, ja wstrząsam. Ja nie słyszę baj, mama. Aha, bo ja nagrywam i ty nie słyszysz baj, tak? Tak. Boże, kochany. Dobra, słuchajcie, ogólnie nie będziemy tutaj dogrywać nic do tego vloga już z dzisiejszego dnia. Okej, to ja będę już mówić cicho, dobra? Dobra? To mówić już cicho. Dobra. Dobra. Także, moi drodzy, nie będę dzisiaj dogrywać. Nic do... Dobrze, cicho. Moje dziecko na mnie krzyczy. Także kończę na dziś. Chciałam Wam tak naprawdę dzisiaj tylko pokazać, no mniej więcej, jak to po prostu wygląda. Jak to ogólnie wygląda, właśnie, jak on jest takie delikatnie polokowane. A Ty mówisz do mnie, że ja mam być cicho, sam drzesz się. Sam krzyczysz. No, cwaniaczku, także... Moi drodzy, żegnam się z Wami, ponieważ dzisiaj na maksa sprzątam chatę. No i nie będę tylko nagrywać, bo już tyle, ile vlogów nagrałam, gdzie ja coś tu sprzątam. Także widzimy się, moi drodzy, w kolejnym vlogu.